Rozmawiamy z panem Hubertem Betlejewskim, który wygrał drugą turę wyborów na burmistrza Ostrowi Mazowieckiej. Pierwszy komentarz. Udało się. Udało się po, po ciężkim boju. E, mieliśmy e, dobrą kampanię, tak mi się wydaje. E, miałem szczęście do tego, że otoczyłem się cudownymi ludźmi. E, Moja platformiana, ostroska ekipa, no, to jest wyjątkowi ludzie, naprawdę no, wyjątkowi ludzik, ludzie, którzy przyszli do, e, e, do, do tego, żeby, żebyśmy, żebyśmy zmienili to Ostrów. E, no, jestem, jestem im bardzo wdzięczny i to jest bardzo duża zasługa m, m, mojej ekipy, że, że, że się udało. Premier Tusk nawet zauważył zwycięstwo w Ostrowie Mazowieckiej w tym słynnym e, tweetu o miastach, które odbił PiSowi. Koalicja odbiła. E... Tak szczerze powiedziawszy, to my sami jesteśmy troszeczkę w szoku, że to tak się zadziało w Ostrowi, że tylu ludzi, tylu Ostrowiaków poparło mnie i, i, i koalicję obywatelską. To, co się stało na poziomie regionu i, 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 i samej góry, tak, naszej naszej formacji politycznej, no to dla to, to mnie jest ogromna pochwała, tak, bo, bo rzeczywiście odbiliśmy bastion PiSu, tak bo do tej pory Ostrów była raczej miastem opanowanym przez, przez formację przeciwną. Pan premier, z panem premierem rozmawiałem jakiś czas temu. Trzy zdania zamieniliśmy na konwencji i obiecałem mu, że będziemy burzyli ten pisowski beton. No i chyba się udało. Tutaj chcę powiedzieć jasno, to też jest potężna zasługa i główna zasługa. Pani poseł Kamil Gasiuk-Pichowicz, która e, była ogromnym wsparciem dla nas, dla mnie osobiście, tak. Była e, zawsze, kiedy było potrzeba e, przyjechać, ona była na miejscu, zawsze dla nas znalazła czas, e, zawsze służyła dobrą radą. No, bez niej by się to nie udało. E, ona chyba napędziła tą kulę taką śniegową kulę która rosła z każdym, z każdym spotkaniem z naszymi ludźmi e, i, i z mieszkańcami Ostrowi. E, ogromne wsparcie otrzymaliśmy od y, Pana y, Mariusza Popielarza tutaj z Ostrołęki. E, tak jak w, y, kiedyś tam rozmawialiśmy, y, pierwsze moje kroki w Platformie to jest Ostrołęka i Koło Struęckie. E, ogromne wsparcie, takie technikalia, mm, jak się, jak się y, 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 budować, tak, jak zachowywać się w, w formacji, to też y, y, od niego się dużo nauczyłem i bardzo dziękujemy za to. No i pani marszałek alaland, tak? No, przecudowna też kobieta, która natchnęła nas też siłą taką i wiarą w to, że wygramy. No i udało się. Bardzo się cieszymy, że się udało. I ogromnie się, jesteśmy zadowoleni, że zostaliśmy za, zauważeni, tak? Na górze. Pan wygrał wybory na burmistrza, ale mieszkańcy Ostrowi wybierali też radnych, wybierali też y, radnych wojewódzkich, niedawno wybierali posłów i senatorów. I wyniki tych wyborów wskazują, że jednak cały czas najwyższe poparcie w Ostrowie Mazowieckiej ma Prawo i Sprawiedliwość. Tak, ja cały czas powtarzam, że wygraliśmy te wybory, tak, zostałem wybrany na stanowisko burmistrza miasta, ale to nie będzie platformiane miasto. Ja obiecuję, że spróbuję to zmienić, żeby w mieście porócił szacunek, tak, żeby w Radzie, Wreszcie zaczęła się normalna współpraca, żebyśmy, żeby radni wszystkich opcji, tak, zaczęli ze sobą współpracować, rozmawiać, nawet się spierać, tak, ale żeby to było, żeby to było ucywilizowane i żeby, żeby wreszcie pomyśleć o Ostrowiakach i Takim moim y, y, głównym celem jest to, żeby zwykli mieszkańcy miasta zaczęli y, uczestniczyć, uczestniczyć w procesie decyzyjnym. Tak? Bo my możemy sobie za, 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 zaplanować pewne rzeczy i e, próbować zrealizować program, ale e, chcę obiecać, że e, to nie będzie realizowane w oderwaniu od rzeczywistości, że to nie będzie ostrów bytlejskiego, czy ciepłownia bytlejskiego, którą mam w programie, e, czy, 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 czy oczyszczalnia ścieków. Najpierw naprawdę skonsultujemy to skonsultujemy z mieszkańcami. Skonsultujemy to ze specjalistami, a dopiero będziemy podejmowali decyzję. Zanim o programie, to jeszcze chwilę o polityce, czy ma Pan już dobranych najbliższych współpracowników, kto będzie? Nie, jeszcze do tej pory nie wizualizowaliśmy sobie takich rzeczy. Nie lubię wychodzić tak naprzód. Dzisiaj mamy pierwsze spotkanie na ten temat w swoim najbliższym gronie. Będziemy rozmawiali z Zrodnymi, tak, w następnych dniach. Jak powinno to się krystalizować w najbliższej przyszłości, tak? A jeszcze jedno pytanie dotyczące kampanii. Jak pan ocenia bezpośrednie starcie z panem burmistrzem Bauerem? Kampania była mm, uważam, że. Y, może ciężka, tak, i taka pracochłonna, y, ale uważam, że odbyło się to na takich naprawdę. Y, y, Dosyć kulturalnie, tak, no bo obserwuję kampanię w innych miastach. Oczywiście były spory, były jakieś tam e, zarzuty z jednej do drugiej strony, ale ja chcę, chcę podziękować, tak e, panu burmistrzowi Jerzemu Bauerowi, że. że że nie było to aż tak e, strasznie, jak, jak mi się wydawało, że będzie tak? Ja też uczulałem cały czas swoich, swoich ludzi, żebyśmy nie wykorzystali, wykorzystywali jakichś metod hejterskich, żebyśmy nie lżyli nikogo w internecie, e, żeby, no żeby to było w miarę normalnie. No wróćmy do normalnej, do normalnej polityki takiej zwykłej, gdzie ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, ale szanujmy się, bo to chyba o to, o to, o to w tym wszystkim chodzi, tak? No i chodzi też przede wszystkim o realizację programu. Od czego pan zacznie? E, no najważniejsze, to dla mnie najważniejsze dwie rzeczy, bo mój program był krótki, tak jak mówiłem, nie, nie chciałem się skupiać na, na wszystkim. Najważniejsze dla mnie rzeczy to są ciepłownia, e, oczyszczalnia ścieków. E, to są dwie inwestycje, e, które pochłoną ogromne, ogromne finanse. Już dzisiaj nawet rozmowę odbyłem w. W pewnej instytucji na ten temat, jak to zrobić, jak to zrealizować. Będę starał się pozyskać jak najszybciej środki zewnętrzne, żeby Ostrów nie została obciążona takim karbem zadłużenia. Tak? Bo ja sobie zdaję sprawę, że jak zbudujemy za miejskie pieniądze jedną z tych inwestycji, to leżymy inwestycyjnie na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Więc zrobię wszystko, żeby pojawiły się zewnętrzne pieniądze. I ja to zrealizuję. Przynajmniej zrobię, wszy... może inaczej, zrobię wszystko, żeby to zrealizować, i to będą moje pierwsze kroki jedne z pierwszych kroków, tak, które, które, będę, które będę podejmował. Musimy to zrobić, bo ludzie, ludzie odczuwają te zaniedbania poprzez swoje kieszenie i swoje portfele. To, co się stało ostatnio z dopłatami do, do, do ciepła tak, w, dla mieszkańców Ostrowi wołał pomstę do nieba. I ja nie mówię, że to damy radę zrealizować w pół roku, bo tego się nie da zrobić, ale od początku kadencji to będzie główny nacisk, tak. Będzie główny nacisk, żeby zrealizować te, 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 te inwestycje, żeby ludzie poczuli się bezpiecznie. Mówił pan też w kampanii o inwestycjach drogowych. Czy możemy jakieś bliższe szczegóły już? Inwestycje drogowe, tak jak ja powiedziałem, dla mnie inwestycje drogowe, inwestycje w oświetlenie, inwestycje w organizacje pozarządowe. To nie jest program. Ja uważam, że to jest obowiązek każdego burmistrza, żeby to robić. I my będziemy to robili oczywiście. Pan burmistrz Jerzy Bauer, bo widziałem to w jego programie, zostawił plan dosyć szczegółowy potencjalnych inwestycji. My nie będziemy wstrzymywali żadnych inwestycji. Ja nie będę wstrzymywał żadnych inwestycji. Będę to kontynuował. Ewentualnie, jeżeli zauważymy, że jakieś są przeszacowania czy, czy po prostu niedopracowania, no to, to, to pewne rzeczy możemy na chwilę wstrzymać ale my nie przekreślamy pracy swoich poprzedników, tak, więc będziemy to na pewno kontynuowali i, i, i będziemy chcieli to realizować. Rozumiem, że inwestycyjnie będzie się kontynuować, ale jeśli chodzi o zarządzanie miastem, proponujecie zmiany, co się zmieni? Tak jak powiedziałem, dla mnie najważniejsze jest to, żeby powrócił szacunek, szacunek pomiędzy, pomiędzy Ostrowiakami, tak, żeby... żeby Ludzie przestali się bać ze sobą rozmawiać, żebyśmy e, prowadzili zwykły, normalny dialog, żebyśmy się dogadywali. Chodziły słuchy tak przed, przed wyborami, że Betlejewski jak przyjdzie do, do, do władzy, to będzie zwalniał wszystkich po kolei i wsadzał swoich ludzi. Oczywiście są stanowiska polityczne, to dokładnie wiemy, gdzie, gdzie muszę zachować kontrolę nad, nad urzędem, tak, i, i, i mieć swoich zaufanych ludzi, ale. E, Ludzie się zdziwią, tak? Obiecuję, że ludzie się zdziwią, jak, to, jak, jak, jak będziemy tym miastem zarządzali. Dziękuję bardzo. Dziękuję.